przejścia. Moment przejścia, tutaj momentem przejścia, proszę Państwa. Ksiądz bardzo ładnie te modlitwy zaczął tutaj, proszę Państwa, jak się modlą, że uczniowie Jezusa Chrystusa byli zaskoczeni, że Jezus Chrystus poddał się, bo ma zginąć, prawda, oddać swoje ciało. Ciało, które miało stanowić okup za całą ludzkość, bo tutaj chodziło o cały świat. Oni nie mieli pojęcia, Państwo zobaczą. 4000 lat wyczekiwali, ale oni nie mieli jakby zielonego pojęcia. Przez co? Dlatego, że lud Boży zawsze miał przeciwników. Lud Boży zawsze gdzieś miał jakiegoś przeciwnika w postaci inteligentnej osoby duchowej. To nie jest ten ośmieszony diabeł, który ma rogi, który ma kopyta. Dla Pana Jezusa Chrystusa, dla świętych ludzi w dniach ostatnich jest to rzecz bardzo poważna, bardzo ważna, w związku z czym święci, żadni święci nie wdawaliby się tutaj w rechodupskie rozruchy, które mają miejsce w Polsce tutaj, a to dookoła rotundy, a to wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, czy też dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Nie śmieszno, nie śmieszno. Jutro 1 sierpnia na Rondzie Dmowskiego wszyscy będą stać. No i wszędzie, w całej Warszawie, przez całą minutę, o godzinie 17. No, rocznica, tak? Że mówią 70. która? Sprawdź to. Druga, tak? Powstania warszawskiego, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langström Extra. Póki co mamy tutaj, proszę Państwa, pary oszustystyczne, bo od 30 pokazujemy Państwu pary oszustystyczne, proszę Państwa. Jakie to pary oszustystyczne są? Państwo zobaczą. A to to. I teraz, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langström Extra, niech się Państwo przyjrzą sobie, niech się Państwo przyjrzą. To polski Eugeniusz, to mógł być właśnie ojciec Andrzej Topolski, Andrzeja Topolskiego, prawda? A on jako Krzysztof Markowski reklamuje się na Facebooku, ukradł, przywłaszczył właściwie dziecku telefon wartości 400-450 zł LG, sprawa podana jest na komisariacie. On sobie z tego żarty robi, bo jeszcze nie wie, co go czeka. Albo on Krzysztof Markowski, albo on to, albo on tam. Tutaj mamy, kto dotyczy, kto współpracuje, kto towarzyszy Makrynie Mieczysławskiej. Mamy bardzo dużo audycji tutaj na temat Makryny Mieczysławskiej jako mega oszustki wszechczasów, która do samego papieża dotarła, jeszcze plus dla papieża wyjątkowo w ramach świąt młodzieży. Mówimy, że papież jako jedyny chyba nie dał się nabrać, bo tak Mickiewicz, bo Słowacki, proszę Państwa. Tutaj Państwo czytacie na początku artykułu, prawda? Co Mickiewicz, co Słowacki myśleli o niej, w jakich superlatywach opisywali Makrynę Mieczysławską, rzekomą świętą, a to była po prostu oszustka, oszustka. No i więc dalej idźmy, tej oszustce tutaj po lewej stronie lewosławni towarzyszą. Jeszcze mamy awatar Świadków Jehowy. Tutaj w Warszawie pojawiają się tacy, którzy często mówią no, często mówią co. I takie różne słówka charakterystyczne, ciekawe, skąd oni to podłapali. Prawda? Świadków Jehowy i tak nie ma w Warszawie, bujaj las, a nie nas, nie nabierzesz. Świadkowie Jehowy są w Anglo-Ameryce, Białystok, ale Świadkowie Jehowy na ulicach w ten sposób się nie objawiają, bo oni spokojnie tylko głoszą jeszcze tylko w kilku miejscach Ewangelii. Czyli awatar Świadków Jehowy jest tu w Warszawie, czyli oszuści towarzyszący oszustce Makrynie Mieczysławskiej. Czyli jest, proszę Państwa, duet, jest para, jedno i drugie, jedno i drugie, para. Co jeszcze? Jaki awatar? Oprócz awatara
świadków Jehowy, mamy awatar Mormonów. Też Mormoni tu żyli, byli, uciekli do USA, już ich prawie tu nie ma. Awatar prawosławnych, też tu w Warszawie chcieli podrobić prawosławnych, a przecież cerkiew na Placu Saskim, Aleksandrowska. Cerkiew, wielka cerkiew z dzwonnicą 70-metrową, rozwalona dynamitem, nie ma gościny dla prawosławnych na Mazowszu, na Wisłą w Polsce, a tutaj w Warszawie. Pomiędzy Białymstokiem, gdy jesteśmy, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Awatar ewangelików, bo prawdziwych ewangelików nie ma tu w Warszawie, skoro Biblia jest w śmietniku, czyli oni wszyscy są jako oszuści razem z oszustką Makryną Mieczysławską. Bardzo ciekawa jest ta historia. Proszę dogrzebywać się, szukać w kanale El Mercedes Wisiolandia. El Mercedes. Jest o niej wszystko. Być może literaci, znawcy, badacze, coś tam jeszcze o niej więcej, ale to jest Winczowa się nazywała, jakaś Krystyna Winczowa, to kto? Ona się nie nazywała Makryna Mieczysławska, tak samo jak tutaj Krzysztof Markowski, nie jest jako Krzysztof Markowski, tak jak do Facebooka się podał, może i w konia robi tych różnych Żydów, którzy z Ameryki, jak wymyślili internet, to inwigilują wszystkich. No, tutaj Hanka Gronkiewicz jest, która te domki zabiera, podbiera, kradnie. Amatorka cudzych kamienic, prawda? Czyli oni wszyscy towarzyszą Makrynie Mieczysławskiej. To są pary oszustystyczne. Pary oszustystyczne. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na kolejne filmy. Filmy jako audycje radia. Talk FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.